Tym razem temat to źródło Thevenina, źródło Nortona i zamiana danego obwodu liniowego na źródło Thevenina. Zanim zaczniemy gadać o Thevenie Nortonie, trzeba określić sobie, co to jest rzeczywiste źródło napięciowe i prądowe. Czyli najpierw zapiszmy sobie, narysujmy normalne, idealne, niezależne źródło napięciowe. O takie. I porównajmy jego właściwości z rzeczywistym źródłem napięciowym, czyli takim. A w jaki sposób badamy właściwości? No, w taki sposób, że podłączymy jakiś opór obciążenia do tych dwóch źródeł. A więc tak, rozpatrujemy, jaki prąd będzie płynął przez to obciążenie w zależności od tego, jak duże obciążenie przełożymy do źródła. Czyli tutaj, a w sumie odgrodzę to mocno, tutaj wykres będzie mniej więcej taki. Ponieważ I równa się E przez RL, wynika to z prawa Ohma, no to będzie to wykres jak coś przez 1 przez X, razy coś oczywiście. Czyli będzie wyglądać to tak. Mniej więcej. Asymptota tutaj w pionie. Z kolei tutaj i będzie wynosić ile? To będzie wynosić E dzielone na sumę tych oporów, czyli całkowity opór przełożony do tego źródła E, czyli R plus RL. Czyli mamy 1 przez X plus coś. Innymi słowy, wyglądać to będzie w ten sposób. A właśnie, oznaczenie osi. Innymi słowy, przy rzeczywistym źródle napięciowym mamy jakiś maksymalny prąd, który może wystąpić. I co byśmy tutaj przyłożyli? No ewentualnie ujemną rezystancję, ale tego nie rozpatrujemy w praktyce. Czasami można źródło sterowane zamienić na ujemną rezystancję, ale to jest wyjątek, a nie reguła. Ogólnie to jest najwyższy możliwy prąd, który może przepłynąć i wynosi on E przez R. I występuje wtedy oczywiście, kiedy jest zerowa oporność obciążenia przełożonego, innymi słowy, kiedy jest tutaj zwarcie. Z kolei, kiedy jest rozwarcie, no to oczywiście nie płynie żaden prąd, przy czym rozwarcie przybliżamy, że to jest mniej więcej nieskończona rezystancja na tych zaciskach. No i oczywiście w nieskończoności to będzie dążyć do zera. Teraz to samo, tylko że dla prądu. Mamy idealne źródło prądowe, do którego podłączymy jakąś konduktancję G, GL. I źródło idealne, to znaczy, przepraszam, to jest źródło idealne, to jest źródło po prawej rzeczywiste, które wygląda z kolei tak. I tutaj badamy to, jakie napięcie pojawi się na tym obciążeniu. Wykres będzie wyglądać analogicznie. Dlaczego? G, czyli konduktancja, no to jest odwrotność rezystancji. Rozpatrujemy to w ten sposób, że jeżeli chcielibyśmy przyrównać to do jakiegoś oporu, no to G równa się 1 przez R. Czyli to jest wyrażone w Siemensach, gdzie 1 Siemens to jest 1 przez Ohm. Co z tego wynika? Że tak jak prawo Ohma przy rezystancji wyglądało w ten sposób, to dla konduktancji będzie wyglądać w ten sposób. Czyli w tym przypadku nie będzie to U razy G, tylko U równe J przez GL. Przekształcenie równania. A więc
Dla GE zmierzającego do zera, oczywiście będzie to zmierzać do nieskończoności, a dla GL dążącego do nieskończoności będzie to całe zmierzać do zera. Jeżeli chcielibyśmy rozpatrywać to z rezystancją, wyglądałoby to tak, że dla zerowego GL mamy nieskończoną rezystancję. Innymi słowy, im większa rezystancja przyłożona do źródła prądowego, tym większe napięcie na niej, prawda? A więc razem z konduktancją dążącą do zera, rezystancja dąży do nieskończoności, czyli napięcie na tej rezystancji przy stałym prądzie dąży do nieskończoności. I tu analogicznie do górnego punktu jest maksymalne napięcie, jakie może się pojawić, jakie może wytworzyć źródło prądowe rzeczywiste. I wynosi ono J przez G. Nawet jeżeli tutaj będzie zerowa konduktancja, czyli tak naprawdę rozwarcie, to nadal prąd przepłynie tędy i wytworzy napięcie J dzielone przez G. I teraz możemy dokonać porównania. Rzeczywiste źródło prądowe, a rzeczywiste źródło napięciowe. Otóż zabawa polega tutaj na tym, że takie źródło napięciowe i takie źródło prądowe można używać zamiennie. Popatrzmy na to w ten sposób. Jeżeli zewrzemy końcówki źródła napięciowego i zmierzymy prąd, który tutaj przepłynie, no to ten prąd będzie równy E przez R. Jeżeli tutaj zewrzemy końcówki, to ten prąd będzie równy J. Jeżeli z kolei końcówki będą rozwarte, jeżeli rozewrzemy końcówki i zmierzymy napięcie na nich, tutaj U oraz tutaj U, no to tutaj oczywiście będzie to wynosić E, ponieważ przez opornik R nie może płynąć żaden prąd, gdyż tu przez rozwarcie nie może płynąć prąd, więc wymuszenie jest prądowe równe 0. Zerowy prąd przez opornik, czyli zerowe napięcie na oporniku, czyli jedyne napięcie jest z tego źródła. U równe E. Z kolei tutaj napięcie, prąd z źródła prądowego przepłynie przez konduktancję G, tworząc napięcie równe J przez G. I w tym momencie możemy porównać. Jeżeli chcielibyśmy źródło napięciowe zamienić na źródło prądowe, no to wydajność tego źródła prądowego musiałaby być równa E przez R. Gdyż za wstępne dane uznajemy właśnie E oraz R, czyli parametry źródła rzeczywistego napięciowego. Z kolei jeżeli chcemy zamienić źródło prądowe na napięciowe, no to sytuacja wygląda tak, że to źródło napięciowe musi mieć wydajność równą J przez G. I co jeszcze? Ach, i jeszcze troszkę banał, ale w sumie nie taki oczywisty. R równa 1 przez G i G równa 1 przez R. I co nam to daje? Daje nam to, że z punktu widzenia tych zacisków, czy zwartych, czy rozwartych ze sobą, oba te źródła będą zachowywać się w ten sam sposób. Jeżeli spełnione będą te równania, swoją drogą można zauważyć, że równanie to wynika z tych dwóch razem wziętych. O, tak jest widoczne. To i to równanie, te dwa razem robią to. Jeżeli przystawi się jedno do drugiego. W sensie, no, w sumie zrobię to. J równa się J przez G przez R. Czyli JR równa się J przez G. Czyli albo J jest równe 0, albo R równa się 1 przez G.
A więc, jeżeli będziemy mieć dwa takie źródła z takimi tak opisanymi wartościami, to z punktu widzenia zewnętrznego, z punktu widzenia ich zacisków, będą takie same. Przy zwarciu popłynie ten sam prąd. Przy rozwarciu wytworzy się takie samo napięcie. To pozwala nam kombinować. Możemy, mając przed sobą coś, co wygląda na źródło rzeczywiste napięciowe, zamienić to na źródło rzeczywiste prądowe i odwrotnie. I w ten sposób można rozwiązywać na przykład drabinkę oporników. Już mówię, właściwie pokazuję, o co mi chodzi. Chwileczkę cierpliwości. I co możemy z tym zrobić? Ponieważ do zmierzenia, do obliczenia mamy napięcie na ostatnim oporniku, nie możemy tego opornika skleić z tym, potem skleić tego razem z tym i tak dalej, i tak dalej. Za to możemy sklejać od lewej strony. Proszę bardzo. To tutaj to jest źródło rzeczywiste napięciowe. Możemy je zamienić na źródło prądowe. Będzie to wyglądać tak. Tu będzie 1 ohm. Tutaj nadal będzie 1 ohm. I będzie tu połączenie równoległe. A jaka będzie wartość J? J będzie wynosiło 10 V dzielone na 1 ohm, czyli 10 A. Resztę przepisuję, bo nic się nie zmieniło. Te dwa oporniki razem mogę złączyć i wyjdzie mi 1 ohm równolegle do 1, czyli pół ohma. I tak dalej. Nie będę tego przepisywał, nie ma sensu. Dalej. To. No dobra, przepiszę troszkę dalej. Jeden, jeden, dwa. To tutaj. To jest rzeczywiste źródło prądowe, czyli możemy zamienić na źródło napięciowe. No to zrobimy to. To jest 10 A. Zamieniamy na takie źródło z takim opornikiem, jedna druga R, ohmów, przepraszam. Tutaj 1 ohm. No i tutaj 1, 1 i 2. Dziesięć amperów razy jedna druga ohma, albo dzielone na 2 Siemensy, jak kto woli, czyli 5 V. Z punktu widzenia tego tutaj napięcia nic się nie zmieniło. O, zaczęliśmy od czegoś takiego. Przekształcając na źródło prądowe, które z punktu widzenia tych dwóch zacisków jest takie samo, pozwoliliśmy sobie na złączenie tych dwóch rezystancji i zmniejszenie ilości elementów o jeden. Teraz mamy źródło prądowe rzeczywiste z punktu widzenia tych dwóch węzłów. I znowu możemy zamienić na źródło napięciowe rzeczywiste, które tutaj pozwala nam na złączenie tych dwóch oporników. Czyli będzie razem 3 drugie ohma. Znowu te 3 drugie ohma możemy zamienić na te 3 drugie ohma razem z źródłem napięciowym. Możemy zamienić na rzeczywiste źródło prądowe, które będzie miało wartość 5 V przez 3 drugie ohma, czyli 10 trzecich ampera. I będzie to znowu wyglądało tak.
Tu będzie 3 drugie, tu będzie 1, tutaj 1, tutaj 2. W ten sposób możemy całą drabinkę skleić, aż zostanie nam tak naprawdę albo dzielnik napięciowy, albo jak się ktoś uprze, całkowicie zostanie tylko źródło napięciowe i opornik 2 ohmy. No w sumie można pociągnąć to do końca już. Tutaj będzie 10 trzecich. 3 drugie równolegle z jedynką. 2 trzecie plus 1 do minus pierwszej, czyli 5 trzecich, czyli 3 piąte ohma. Z tych dwóch. 3 piąte ohma razy 10 trzecich, czyli 10 piątych volta, czyli 2 volty. Tutaj 3 piąte ohma. Tutaj znowu 1 ohm. I tu 2 ohmy. No i tu mamy dzielnik napięciowy. Czyli suma tych rezystancji to jest 3 plus 3 piąte. Ojoj, 15, 18 piątych. Czyli 2 volty razy. Tutaj 18 piątych w mianowniku, czyli 5 osiemnastych w liczniku, razy oporność, tutaj 2 ohmy, czyli 10 osiemnastych. 10 osiemnastych razy 2, czyli 20 osiemnastych, czyli 1 i 2 osiemnaste, czyli 1 i 1 dziewiąta. Tyle zadania. W następnym przykładzie zajmę się już przypisywaniem danych parametrów, czy może dokładnie mówiąc zamianą jakiegoś dowolnego układu liniowego na źródło Thevenina i źródło Nortona. Do zobaczenia następnym razem.